Sposób, w jaki premier Grecji Aleksis Tsipras został przyjęty w Parlamencie Europejskim, pokazuje, że w Europie ukształtował się nowy podział polityczny. Podczas gdy po lewej i prawej stronie Tsipras powitany został owacjami, środek przede wszystkim posłowie Europejskiej Partii Ludowej buczeli i gwizdali. A potem nastąpiła bardzo emocjonalna debata, w której ten podział objawiał się ostro i wyraźnie. Posłowie przerywali sobie okrzykami i buczeniem. Nie tylko sprawa Grecji dzieli w ten sposób europejską scenę polityczną. Podobnie było w przypadku debatowania i głosowania nad TTIP-em, umowie handlowej z USA. Podobnie jest również w sprawie kryzysu ukraińskiego. Zarówno lewica, jak i prawica są przeciwko programowi oszczędności. Krytykują instytucje europejskie i finansowe jako niedemokratyczne, lekceważące demokrację. Walczą z dominacją wielkich korporacji, eksploatujących ich zdaniem zwykłych ludzi. Widzą w USA ekspansywne mocarstwo narzucające światu bezwzględny kapitalizm globalny i przychylnym okiem patrzą na Rosję.